Siema, siema, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Brothers Tale of Two Sons. Możecie na samym początku, widzowie, zostawić lajka, komentarz, no i ze dwa suby też by się przydały. Wpaść na inne serie, może najpierw zostań tu, kurwa, i oglądaj ten odcinek, ale to na końcu miałem powiedzieć. Kontynuujemy sobie oczywiście naszą historię. Gra jest prześwietna, gra mi się w nią fantastycznie, jest mega chillowa. Sterowanie jest, kurwa, bardzo ciężkie. Jest to poziom sterowania Assassin's Creed 1. Prawie. Assassin's Creed 1 jednak był, kurwa, pionierem w beznadziejności i w utrudnieniu graczowi przechodzenia gry. Natomiast no tutaj też twórcy gry jednak się postarali na to, że musisz sterować dwoma postaciami, żebyś na pewno nie miał za łatwo. No ale jest to też gra zręcznościowa pewnie w jakimś stopniu, więc po części zrozumiałe jest to, że musi być jakieś utrudnienie. Zresztą, szczerze mówiąc, jeżeli ta gra byłaby łatwa, to mówiąc szczerze, zgaduję, że odebrałoby to cały fan z rozgrywki. Tak bym strzelał osobiście. Ale jednak właśnie to, że ona jest ciężka, daje tej gierce pewnego rodzaju prestiż. Tak jak trochę z tym, że jeżeli zapłacimy za coś więcej, to nas smakuje lepiej. Więc jeżeli przechodzimy grę, która jest trudna, to przejście tej gry jest, kurwa, o wiele smaczniejsze, niżeli przejście gry, która jest łatwa. O! Wielki potwór pod nami, kurwa. Ale fajne. No przepiękna jest ta gra. Aż się, kurwa, wzruszyłem. Naprawdę, aż mi zaszkliło oczy. Ja mam tak, i to jest autentyczny fakt, że jeżeli coś jest na tyle fajne, albo na tyle słodkie, nie? Że na tyle mi się podoba, to momentalnie mi się oczy szklą. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Albo jeżeli coś jest słodkie, jeżeli na przykład. Jeżeli. O kurwa, ciężkie. Jeżeli jakaś osoba na przykład jest ma na tyle słodką twarz. Na tyle. Po prostu ma słodką twarz. To zdarza się, słuchajcie, że normalnie przy niej płaczę. Mówię, jaki kurwa słodziak. Szybko, Gido, Gido. No z Jorka jebana. Kurwa, rozbijemy się. Szkoda, że tutaj nie ma też damage'u od uderzania w ścianę. To by jeszcze nadało większego trudu i byłoby jeszcze przyjemniejsze. No ale gra jest przepiękna. Nie będę ukrywać, że zrobić tak ładną grę, nie zużywającą zasobów komputera praktycznie w ogóle, bo bym mógł zagrać to, kurwa, na telefonie, mam wrażenie. No to jest sztuka, to jest sztuka. To jest sztuka i no coś przepięknego. Unreal Engine fajny, ale no ja chcę więcej, kurwa, na tym silniku. O kurwa, zjemnie, umarliśmy. No nie miałem opcji, no co my mogę zrobić? Tylko nie od początku, dobrze. Ale ja chcę, słuchajcie, ja chcę Wiedźmina 4 na tym silniku. A, ja tu jeszcze mogę skręcać! Chyba, czy nie? Pokaż. W sensie, bo ja mogę płynąć do przodu. Mogę hamować i do tyłu? Mogę. Nie mogę chyba skręcać. Chyba to, co robię, to. Tak, czyli to działa tak, że no, tak jak myślałem od początku. O kurwa. Ty, przeszliśmy. What? To? Nie no, umarliśmy, kurwa. Żyliśmy, co? O co chodzi? On wyjątkowo próbuje mnie opierdolić, ty. To jest niemożliwością, kurwa, że ja mam.
Jak ja mam tych bombli unikać? Przecież to jest niemożliwe. No zobacz, no i co ja mam zrobić w tej sytuacji? No płynę, płynę, płynę. No przepiękne jest. No kurwa, zakochałem się w gierce, naprawdę. Nie sądziłem, że gdzieś tam jakaś indie gierka. Ja bardzo często gram w indie gierki. Ze względu na to, że po pierwsze każdy większy youtuber grający w gry nagrywa te gry popularne, więc u każdego z youtuberów możecie zobaczyć sobie Wiedźmina 3, Cyberpunka i tak dalej. Natomiast to, czego nie ma u dużych youtuberów, to są gry niszowe właśnie. Czyli na przykład tak jak tutaj, albo Deliver Us to the Moon, które z tego co patrzyłem na samym początku, kiedy nagrywałem Deliver Us to the Moon, okazało się, że praktycznie nikt tego nie nagrał po polsku. Nagrała to jedna osoba, ale to nie było... On mówił po polsku, ale miał grę po angielsku. Jestem jedynym gościem, który to nagrał po polsku. Co jednocześnie jest fajne. Można też znaleźć fajne gry. Plus ludzie ciebie znajdą. Bo wtedy, kiedy wyszukułem Deliver Us to the Moon, wyskakujesz ty. A to jest bardzo istotne. Dlatego indie gierki OP. Ale nie sądziłem, że kiedyś indie gierka będzie tak dobra. Nie sądziłem, że tych dwóch braci, których mam kurwa już na komputerze od, nie wiem, od 3 lat. No z 3 lata czy 2 temu chciałem to nagrać. Okażą się kurwa tak dobrą grą. I jednocześnie nie żałuję, że nie nagrałem jej wcześniej. Bo uważam, że teraz właśnie mogę to nagrać sobie fajnie w 2K. Jakoś tam jestem w miarę sprawny słownie. Znaczy potrafię powiedzieć coś ciekawego. O kurze, co tu się stało? Pomóż trzeba. Nie, co tu się kurwa dzieje, ty? Pomóż, pomóż. O ty. Nie, ty nie dasz rady, widzę. Ale poczekaj, bo on, zobacz, obrócony jest. Trzeba mu pomóc. Rozumiesz? To kurwa nie wiem jak jeszcze. Młody będzie stać, tak? Temu też trzeba pomóc. Jodź się dupca. To cała ekipa kurwa pomocowa jest. Dobra. Jeden. Do starej, do starej. Dwa. I teraz trzy będzie problem. Bo nie będzie. Dobra, misja poboczna tak zwana jest zrobiona. Mogę go tak zepnąć tylko? Nie mogę. A mogę. Dobra, i do starej. Za szmaty. Gagatku niegrzeczny. Wydupcasz, do starej, powpierdol. Dobra. Żółwie uratowane, mission complete. Podziękuję nam, pani mama? Podziękowała. Rocks. Nie wiem, czy to było, a może to było potrzebne do misji głównej. Myślałem, że dali tutaj twórcy giereczki opcję poboczną. Jakąś aktywność poboczną, a to chyba wydaje mi się było potrzebne akurat. Gdzie ona poszła? Halo? A, do góry, do góry. A nie, to misja poboczna jednak. A, dobra, no misja poboczna. Nice.
Może spotkamy później tego żółwia. Też czuję, że właśnie tak się stanie. Kurwa, ktoś tu... Taka zimnica, ktoś tu widzę nadal napierdala i tnie drewno. To. To. Poczekaj, bo tu animacja jakaś. A, wyrywamy se lasunie. Dobra. Piła. Co nam da to, że my tą piłę pach pach? Nie wiem. O kurwa, to będzie ciężkie. O, to jest bardzo ciężkie. Tak jeszcze palców nie ułożyłem w tej gierce. Chyba ani razu. Okej, coś tu dało? Dało to, że mamy piłę, okej. Możemy jeszcze iść dalej, to chodźmy, zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego. Jest ławka, możemy na niej siądnąć. Pokaż. Ja mówiłem widzowie, że jeszcze długa droga, bo my w krainie, w poprzednim odcinku mówiłem, że jeszcze długa droga przed nami, bo widziałem screeny z krainy, w której pada śnieg. Takiej właśnie mroźnej krainy. No to kurczę, no to jesteśmy. To chyba powoli zbliżamy się do końca. Według filmu, który oglądałem, tam full gameplay, gościu przechodził bez komentarza. Znaczy oglądałem, w sensie zerkłem sobie ile to przechodził, to 2,5 godzinki tyle mu to zajęło. No mi trochę dłużej, nie oszukujmy się, jestem trochę większym gałganem pewnie niż każdy gracz. Więc 3 godzinki myślę i po robocie, a to jest 6 odcinek, po pół godziny myślę, że powoli już ten właśnie koniec się zbliża. Niektóre te odcinki były chyba krótsze niż pół godzinki, tam po 20 kilka minut nagrywałem teraz te odcinki, bo nie miałem czasu akurat. Tak po 20 minut to mogę, jestem w stanie usiąść, po 50 już ciężko mi by było 2 odcinki dziennie wrzucać. No więc licząc tak, że około 20 minut, to myślę, że ten i jeszcze jeden odcinek i koniec. Tak bym strzelał. Ewentualnie jeżeli okaże się, że teraz dojdę do praktycznie końca, a w następnym odcinku 10 minut kurwa gameplaya zrobię, no to wam to jakieś oczywiście połączę i zrobimy dłuższy, tak samo jak z Assassin's Creed'a. Po prostu jeden wielki dłuższy odcinek. O kurwa ty, ja czy... A kiwa wszyscy zamarzli? A może oni bałwanki se porobili? A my nadal ją podrywamy, tak? Może ktoś tu przyszedł, kurwa, jakiś miłośnik bałwanów, ty, sztuki nowoczesnej. Zaczął chłopie kręcić tutaj. Ja! Da! No co dano? Tu trzeba coś odśnieżyć chyba, a popchnąć. Kurwa, my tych ludzi taranujemy teraz? Aha. A nie, to... A nie, to ludzie. I to tu wszędzie trwa bitwa w tym. W mieście. Raba! A to! Da! Wszędzie trwa bitwa w mieście, kurwa, debil. W krainie trwa wszędzie bitwa. Tutaj w mieście trwa bitwa. Ej, nie wiem, czy my to, kurwa, chcemy robić, ty. Jak minimajkiem freeze, ale no nie wiem, czy to jest rozsądne. W tym, chodzi mi, w całej krainie jest jakaś bitwa, tak? Tu kogoś porywają, tu wielcy giganci się biją, mali ludzie się biją, wszyscy się napierdalają. O, przeżyła. To jest jeden problem. Jak ja tam wejdę? A, okej. Okay. Odpocznijmy sobie bramę.
A i mody tu przejdzie. Pach. Elegancko. My poderwijmy laskę. Nie da się. Niewidzialny gigant? To tak ma być, czy to błędy z gierki? Nie jestem pewny, ale coś kurwa mi tu śmierdzi. Śledzimy niewidzialnego giganta, może... A, to jest może niewidzialny gigant, który zamroził wszystkich. Może tak być. A ty laska idziesz, czy co? Nie ma kurwa Całusa, nie jestem jakimś impem. Wierzę, że istnieje tylko jeden Bóg. Bóg Ziz. Dobra. Jump. Jump. Idziesz? O? Dobra, ta laska to jest jakieś kurwa bogini szybkości albo czegoś takiego. To jest partia. Kurwa. Z nas depta, ty. Wow. Ale heca, widzowie. Kaja? To. A, widzę. Znowu kurwa. Akurat mi coś do oka wpadło, bez kitu. Przysięgam. Rzęsa mi do oka wpadła. Owa kurwa. Interakcja ze studnią. Puna. Puna. Brak interakcji. Dać im jakąś interakcję czy czymkolwiek. Lubiłem te małe interakcje. Kurwa. To co on się z pizdy pojawia? To jest teleportujący się kurwa wielki potwór. O kurwa ty. Obawiam się, że mamy lekce przejebane. Moc nie wytrzyma. Jest. A nam w ogóle nie jest zimno, że my w takim krótkim rękawku, kurwa. Tak, krótki rękawek, a tu mam mrózek, chuj jest. Ta laska to samo. O, i tą scenę widziałem właśnie. Dokładnie, kurwa, tą scenę. I dalej to nic nie widziałem. Nie wiem, czy
Coś jeszcze istnieje. Nie wiem, czy tu nie będzie końca gierki widzowej. Pogramy jeszcze z 10 minut. Wygląda przepięknie gra. Zużywa 0 zasobów. No, 50% karty gra. 40. Młody chce się dostać do tego miejsca, do którego zmierzamy, żeby starego uratować. A ten gościu wchodzi do dziury z jakąś nieznaną laską. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Odcinek był zbyt długi, więc podzieliłem go na dwie części. Tą widzieliście dzisiaj, a jutro widzimy się już w finale. Lajka możecie zostawić. Pa, pa, widzowie.